targi się dopiero zaczęły. Do niedzieli będzie ponad 210 wydarzeń, podczas których czytelnicy będą mogli spotkać się z ponad 170 autorami i twórcami. Więc myślę, że dla każdego coś dobrego i ciekawego się znajdzie. Ale tak naprawdę można dowiedzieć się bezpośrednio u wydawców, co jest ciekawego, co nowego, co oni sami polecają. Zwłaszcza co oni też sugerują w kontekście świątecznym jako prezent. I te wspomniane wydarzenia, te spotkania z twórcami, które zawsze są dodatkowym akcentem przy zakupie książki, na pewno dużo dają. To jest gra Monopoly, tylko że po śląsku, czyli z wszystkimi obiektami, które należały do rodów Balestrem, Dunesmark i Szafgoczów. Tak mówię, absolutna nowość, nigdzie nie można tego jeszcze znaleźć poza naszą księgarnią. Poza tym, jak wspomniałam, mamy wiele materiałów dla dzieci, czy to na przykład nasz atlas widoczny obok, czy gazetki dwujęzyczne pomocne w nauce języka niemieckiego. Widzimy w tym roku 60-lecie, więc wyróżniamy się, w zasadzie powinniśmy się wyróżniać religią i tutaj ten dział jest bardzo silny, bo znak od zawsze charakteryzowała literatura religijno-filozoficzna. Nie? Mamy pełną naszą ofertę z 2018 i 2019 roku. Ze względu na to, że jesteśmy wydawnictwem akademickim, mamy bardzo dużą rozpiętość, jeżeli chodzi o naszą tematykę, także mamy ponad 250 tytułów ze sobą. Trudno będzie wskazać coś konkretnego, co mogłoby zainteresować tutaj naszych czytelników. Na pewno polecalibyśmy to, co jest też dla szerszego grona, nie tylko nasze stricte akademickie pozycje. Swoją książkę, dlatego że jest mnóstwo powodów, ale no, to, co mnie najpierw uderzyło, to to, że no, człowiek, który jakby opracował techniczne podstawy internetu, być może część widzów to ogląda przez internet, człowiek, który to wszystko wymyślił, urodził się jednak w Polsce, wyemigrował do Ameryki, to prawda, ale jednak no, z polskim paszportem. Mało o nim w Polsce wiemy, więc chciałem to przybliżyć. Tym bardziej, że to jest taki piękny, optymistyczny amerykański sen, to znaczy taka historia właśnie od zera do milionera, czyli imigrancka rodzina wysiada z transatlantyku w porcie w Nowym Jorku, na Ellis Island, nic nie mają, no a potem właśnie jednak no, jeden z potomków tej rodziny dorabia się grubych milionów, prawdę mówiąc, i to dorabia się no, ciężką pracą jako genialny wynalazca, więc czego tu nie lubić. Ostatni ranking tygodnika Wprost dla najlepiej zarabiających polskich pisarek i pisarzy i tam w pierwszej 20 było 5 albo 6 osób, które zajmują się pisaniem książek dla dzieci i młodzieży, czyli rzeczywiście tutaj coś może być dla rzeczy, że ta oferta jest coraz większa, no i jeżeli jest coraz większa, no to też rodzice mają coraz większy wybór, żeby swoim pociechom tutaj coś kupić, na przykład dzisiaj na Mikołaja.